i ruszamy na podwój promajny i baśki wody. Dokładnie. Że zobaczymy, ile zajmie nam dojście. Jest bardzo fajnie, ciepło, klimatycznie, nie jest gorąco, a to najważniejsze. Ludzi bardzo dużo, ale nie jest tyle, ile było w lipcu. Po drodze musimy pieniążki wymienić. Musimy mieć na zakupy. Zobaczmy, jaki będzie kurs. A wczoraj byliśmy w kantorze, to policzył nam bardzo po strasznym, niskim kursie. Ale byliśmy późno, może dlatego. 70 kun chciał nam dać za 1 euro. A normalnie jest 75. A nawet w Makarskiej poprzednio mieliśmy 76 za 1 euro, więc... No, sami widzicie. Ale ludzie. A tu coś się stało, bo znicze stoją, się świecą. Więc coś musiało się wydarzyć. Słyszeliście te syreny wcześniej? Więc coś się po prostu tutaj stało. Zaskakujące. Idziemy tutaj wzdłuż drogi, którą przymierzaliśmy z Aleksem, z Maksem. O, figi! 40 kun za kilogram. Zobaczymy. Może gdzieś nam się uda zdobyć. Jak w zeszłym roku. Tutaj w tej piekarni jedliśmy. O, to by było na plaży fajne, takie z parówką w środku. Wiesz? No. A kupowaliśmy orach. Orach to orzech laskowy. Dobrze, idziemy dalej, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Idziemy cały czas prosto. Patrzymy, że widok jest niesamowity. Knajpki otwarte, ale jeszcze ludzi nie ma. Na plaży leżą. Opalają się, korzystają z pogody, bo jest pięknie. W tej chwili, jakbyście jechali do Chorwacji, to naprawdę jest bardzo dużo wolnych apartamentów. Nawet, o, tam widzicie, jest wolny apartament, więc naprawdę bez problemu można jechać w ciemno. Śmiało, śmiało ruszajcie w ciemno. Ile nam zajęło? 10 minut? Tak, 10 minut. I to późno, żeśmy zajechali. Poszliśmy do jednego zapytać. O, wolny znowu, następny. Tam pani auto. Nie była zorganizowana, pokazała nam tylko jeden pokój, to poszliśmy do następnego i od razu następnym żeśmy wzięli apartament. Tak, dogadaliśmy się z tym. I pamiętajcie, że w tym momencie, pod koniec sierpnia, możecie spokojnie się targować z ceną. Tak, bo jest taka konkurencja o następny wolny 2 plus 1. Więc teraz jest bardzo dużo. Poprzednim razem już w tej chwili akurat w takim czasie, że nie było miejsc totalnie, wszystko było wyprzedane. Mhm. A teraz to już spokojnie. Nalajcie, jak my to mówimy. Dokładnie. Wczoraj w nocy doszliśmy tylko tutaj do tego miejsca, teraz to widać za jasnego, że tak powiem. I byliśmy na plaży, siedzieliśmy, już nie nagrywałam później. Już się pożegnałam. A teraz pójdziemy sobie prosto. Idziemy urokliwym deptakiem. Wśród oliwek. Bardzo, bardzo fajnie. I widok mamy na góry. Tutaj po lewej stronie mamy marinę. Możecie tutaj wpłynąć, zaparkować, jak będziecie mieli łódź motorową. Przejście do promajny. Też fajna opcja. Coś zjeść, popływać i ruszyć dalej. Myślę, że to taki fajny pomysł na spędzenie dnia. Oczywiście, naprawdę fajny. Wynajem łódeczki jest super. Tylko nie w czasie wiatru i sztormu. Jasne. No to już przerabialiśmy, drugi raz nie powtórzymy. Nie. Teraz 5 razy będziemy się zastanawiać, zanim weźmiemy podczas wiatru łódkę. Chociaż wam nie polecam, nie bierzcie, bo to nie ma sensu. Poczekajcie, aż przestanie wiać i dopiero wtedy bierzcie. Dokładnie tak. Przecudnie. Proszę, jaką Piotrek focie zrobił. Super. Bardzo ładnie. Przepięknie jest to. I fajnie taki właśnie, taka droga. Super się idzie. O, tutaj następna fotka, zobaczę pięknie. Chorwacja to piękny kraj. Prawda. Polecamy. Pozdrawiamy Państwa Kowalskich z Ameryki. Zapraszamy do Europy. Przed chwilą powiedziałam o tym. Ja się śmieję. Przed chwilą powiedziałam o tym, tutaj siedzą mewy, że czy ty powiedziałeś, jakby je przestraszyć. To ty mówisz. To ja powiedziałam. Tak. No, a gościu podpłynął i przestraszył tam
tego, nie wiem, pontonu, co to jest. Także mi się cieszy, ale radocha. A pewnie jego. I żeby mu nie narobiło, no bo jednak brudzą. Popatrz, jak brudzą tutaj. One jeszcze się tam biją o coś. Jedna drugą spycha. Coś tam macha rękoma, pewnie mu nabrudziły nieźle. No tak. Ale ładnie jest tutaj. Aha, to jest ten cypel taki. Widziałam to. Fajnie tutaj też tam dojść sobie. To jest sztucznie usuwane. Mhm. Też moglibyśmy sobie tam dojść do końca. No będzie okazja, to pójdziemy. No, to pójdziemy. Na razie idziemy do Baśki Wody. Zobaczyć restaurację Carlo przy okazji. Ale na pewno trzeba się napić jakiegoś trunku dobrego. Dokładnie. Po drodze mijamy takie domki. Rozmawiamy, że to właśnie musiał być jakiś ośrodek czasowy. Niestety zdewastowany, wszystko zniszczone. Szkoda, szkoda. Naprawdę szkoda. Proszę. Gdzie to Piotrek wlazł? Piotrze! Gdzie ty wszedłeś? Tak, ciekawe jak zejdziesz stamtąd teraz, może skoczysz. Szalony jesteś jakiś. Wracaj, wracaj na górę. Nie, 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 wychodzimy, już. Sio stamtąd, sio. Chodź, chodź, chodź. Jeszcze spadnie i będzie. Będę ratować. Wiesz co, ja tak pływać super nie umiem. To cię nie uratuje. Zdjęcia się zachciało, tak? Szanownemu panu. Zdjęcia. No, foteczki. Stryknęłam coś, to zobaczysz później, czy ładne, czy ci się podobają. No zobaczymy, ocenimy. Mam nadzieję, że będzie fajne. Tak sobie idziemy i nie uwierzycie. Dotarliśmy do plaży na turystów. Po naszej lewej jest właśnie plaża na turystów. Ale wiecie co? Sami starsi ludzie. Zapomniane na fuj. Naprawdę, szok. Opalają się, nie patrzymy. Idziemy prosto. Plaża na turystów w Chorwacji. Wiedzieliśmy, ale nie spodziewaliśmy się, że trafimy. Tu nawet pisze, tylko trochę za późno. Nuda, plaża. I docieramy do sekcji żywieniowej. Tak zwanej jedzeniowej strefy. Tutaj się coś zaczyna dziać. Jedzą. Ale to tylko chyba tutaj. Zobaczymy. Dużo samochodów. Może ładna plaża. Jest tutaj jakaś knajpa. Może to Carlo? Nie, żarty. Nie, to nie. Nie, nie, dalej idziemy. Beach Bar Viagra. A, zobacz jak się nazywa. Viagra. Nieźle. Disco Nights. Ale tu możemy podejść, bo tu będzie ładnie. Baśko Polie coś pisze. Walking trace. Więc sobie podejdziemy. Tylko nie spadniemy. Boicie się razem ze mną? Nie, nie, jest wysoko. Ale jest pięknie. Kucnę sobie. A tu jakiś człowiek jest. O, nie zauważyłam. Krzywdę sobie zrobiła. Co się stało? Jaka przykrość. Zrobimy jakieś zdjęcie ładne. Popatrzcie, mamy nowego towarzysza. Idzie z nami? Piesek z nami idzie. Ujek. Zanukusia chce robić, zastąpić nam towarzystwo. Psie z tyłu nawet tańczą, bawią się na plaży. Muzyka gra, tańczą. Pewnie, trzeba się bawić. Teraz już idziemy i czytamy uważnie, czy gdzieś nie pisze nuda plaża. Chwila przerwy na ławeczce. Odpoczywamy, pijemy wodę. Ludzie się kąpią, opalają jeszcze. Jest super. Patrzcie, z tyłu widać tą wyspę, co żeśmy niedawno opływali. I tam jest ta zatoka, do której żeśmy wpływali przed tym wiatrem. Tak, jeśli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszamy. Bo naprawdę fajny, emocjonujący do ostatnich chwil. Także klikajcie. A jeszcze tutaj taką powiem ciekawostkę, że tutaj na plaży dużo leży porozkładanych mat takich do leżenia. Prawdopodobnie ludzie zostawiają i później sobie przychodzą, bo nie ma tyle ludzi tutaj, co tych mat leży. Ale z przodu przed nami są ośrodki takie wczasowe i prawdopodobnie stąd przychodzą i sobie zostawiają już na następny dzień. Albo na później. Rezerwacja miejsca. Dokładnie. Jak w Polsce parawany nad morzem. No tak. Szybko biegnie się rano o 8, żeby rozłożyć parawan.
O tym ośrodku właśnie Piotrek przed chwilką mówił. Zobaczcie, tutaj nawet możecie na balkonie sobie postawić tą deskę dmuchaną i nie musicie codziennie spuszczać powietrze. Także myślę, że to jest super opcja i macie niedaleko do morza. No, nie spodziewałem się tego na Bookingu, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Bo my głównie szukamy spania na Bookingu albo w ciemno. Bardzo fajnie tu się spaceruje, ponieważ idziemy takim zacienionym terenem. Lasek tutaj jest, drzewka rosną, a po prawej stronie góry. I kolejna plaża na turystów. To już druga na naszej drodze. Masakra, ale nie było tym razem w ogóle ostrzeżenia. Naprawdę, jak tamtego nie zauważyliśmy, znaczy widzieliśmy, ale nie skojarzyliśmy w ogóle, to teraz nie było ostrzeżenia, że plaża golasów. Ajajajajaj. Tak idziemy właśnie tą drogą. Tutaj na dole jest bar. Plaża ładna. Dzisiaj będzie ładny zachód słońca. I widzimy już Baśkę. Znaczy Baszkę, wodę. Docieramy. Fajnie, fajnie. Na dole deptak jest. Plaża fajna, szeroka. Długa. Bo idziemy, idziemy, ciągnie się ta plaża, a tam widać, że jest kulminacja. Zaczyna się strefa żywieniowa, jedzeniowa. Jak to woli? Let's meet here. Urania, grill bar. Ale my idziemy do Carlo. Taki plan jest. No chyba, że coś się zmieni, tak jak mówiłam. No i tu jest zakaz kąpieli psów. Tak. Fajnie, przyjemnie. Tutaj, jak widzimy, sprzedają różne fajne rzeczy, gadżety. Jest kiosk, idziemy się zapytać o kartę internetową, ponieważ potrzebujemy internet, gdyż w tej miejscówce jest bardzo słaby net. Zobaczymy, czy tu w ogóle jest coś takiego. Ono powinno być w kiosku, teoretycznie. Zaraz się okaże. Kupujemy taką kartę. A tą drogą tutaj przyjechaliśmy, gdy szukaliśmy kwatery tutaj w Baśce Wodzie. Jeżeli widzieliście odcinek, to może pamiętacie. Piotrek poszedł do mennicy wymienić pieniążki. Stoi? Stoi jeszcze. Widać. Także ja sobie przeszłam tutaj, żeby porobić jakieś fotki. Ale mi tak tutaj zapachniało z tej knajpki na dole. Naprawdę rybą grillowaną. No przepięknie pachnie. Ach, muszę stanąć gdzieś z boku. Na pewno się wybierzemy, aby coś zjeść. Zobaczymy jeszcze gdzie. Więc zrobię sobie jakieś zdjęcia. Być może pokażę. Tutaj jeździliśmy, ale nie było nas. Jeszcze nie było okazji się przejść na spokojnie. Później sobie wrócimy drugą stroną. Na razie idziemy tą, szukamy. Bo ja nagrałam wcześniej, że ty wymieniasz pieniądze, a jednak tam nie wymieniliśmy, ponieważ była bardzo, bardzo długo kolejka. Ale jaka tutaj duża jest marina ta Baśka. No, fajna, fajna, ładnie to wygląda. Prawda. Duże miasto. Tutaj też jeździliśmy. Zwiedzaliśmy mobilnie. Tak. Jak chcecie w Chorwacji wymienić euro na kuny, to lepiej idźcie sobie do takiego kiosku, bo w kiosku dają zawsze więcej niż tak jak w tych kantorach, bo w kantorach strasznie zaniżają. Mhm. Tak dla waszej informacji. Albo do mennicy jeszcze. Albo do informacji turystycznej, to zależy. Mhm. Ale z informacją turystyczną to jest tak różnie. Oni mają stałą cały czas informację turystyczną. A te mennice to podnoszą, obniżają cały I czas. I kolejka grają, tam jest. I kolejka tam jest. No, a tutaj jednak wchodzicie, wymieniacie i jest lepiej niż taką zwykłą kantorkę po prostu. Ale pieniądze prawie na każdym kroku można wymienić. Tak? Także, nawet na poczcie. Mhm. Szukamy restauracji. Właściwie to bistro chyba, Carlo. Nie wiem, czy restauracja, czy bistro. Powiedzmy restaurację. Szukamy restauracji Carlo. Jest polecona i siostra, nie wiem czy pracuje, czy zarządza tym, naszej gospodyni, także polecona przez panią gospodynię, jak i przez Google'a. Tak. I znaleźliśmy Carlo, jesteśmy zaskoczeni, bo to jest takie bardzo, bardzo małe. A nie, może nie małe, ale mało miejsce. Może będzie, tu jest jakiś stolik. Mamy miejscówkę z widokiem na marinę, nawet desynfekcja.
Tak, fajnie. Akurat, a nie, nie, taka podjęczna, że można sobie przypiąć. Ale od razu skorzystałem, bo przypiąłem pieniądze. No i dobrze. Także jest polecona, a mamy nadzieję, że zjemy tu coś dobrego. Że będziemy zadowoleni. Carlo, spójrzmy na menu. Popatrzymy najpierw, czy jest po polsku. Nie, ale... sojek na różne sałatki. Gdzie ty masz? Jest, na samym dole. Pod każdym... Tylko nie do końca jest przetłumaczony. Pizza, ryba. Aha. Pasta. Coś jest. Zupy. Pierś z kurczaka na przykład. Jest, coś jest. Nadziewany rumsztyk. Rumsztyk. Są różne ceny, także tak wam przelecę szybko. Sobie spójrzcie. Jak coś, to sobie zatrzymajcie, bo się zastanowimy, co wybieramy. Tutaj zupy są. Spaghetti. Spaghetti to wolę swoje zrobić. Już tam kupować. Sałatki. Od razu mi się przypomina historia z Rypienicy, kiedyś jak byliśmy, że zamówiliśmy sałatkę i ekstra tam było inne rzeczy, tak? Żeśmy zamówili dwie ryby i sałatkę. No. Trzy ryby i sałatkę żeśmy zamówili. Tak, bo jeszcze Max z nami był. Jeszcze Max był wtedy mały. I pan kelner przyniósł dwie ryby, dał mi i Maxowi i dziecku. Patrz, co jedzie. Moja atrakcja. No, Piotrek chce mnie na to namówić. Na tą atrakcję. No i w końcu, a mi sałatkę dał. Tak, idzie dał sałatkę. Także się śmialiśmy z tego mega. Więc sałatki, nie? Dobrze, będziemy myśleć. Gularz z małżami. 85 kun. Dobrze, zastanowię się co. A więc ja biorę filet z dorady z sosem, a Piotrek bierze... Chyba kalmary. Kalmary, tak? A gdzie one są? Tutaj? Nie, tutaj. Na tej samej stronie? Tutaj. Aha, tutaj kalmary. No to tylko. Za wakacje. Dostaliśmy taki poczęstunek w formie chlebka takiego czosnkowego. Lekko się przypalił, no ale cóż, bywa. Ale jest dobry. Niespalony jest dobry. No smacznie. Przyszły nasze potrawy. Moja dorada wygląda wyśmienicie, naprawdę. Apetycznie. I Piotrka, kalmary, ty lubisz kalmary, prawda? Tak, no ale takie jeszcze nie jadłem. Także, no, wyglądają bardzo, bardzo apetycznie. Porcje duże. Dobre. Po drugiej stronie jest świetny shih tzu. Jest taki przepiękny, Jezu, jaki słodziak, patrzcie na niego. Ale jest świetny. Ja ze Zanukusiem tęsknię. Miła niespodzianka nas spotkała, dostaliśmy takie desery przepyszne. Dostaliśmy także coś mocniejszego, także naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Wszystko ogarnięte, nasz rachunek wygląda tak. Koliko tam jest? Pala. Pala. Tak wygląda nasz rachunek. Dobra. Także było pyszne. Także jesteśmy już po jedzonku przepysznym, naprawdę polecamy restauracyjkę. Restauracja Carlo, naprawdę godna polecenia. I deser na końcu. Tak. I wiśniówka. Także pyszne, naprawdę bardzo dobre, mocne, fajne. I ogólnie jedzonko dobre. Jedna uwaga tylko u mnie, że sos był taki nie w moich klimatach, trochę za taki za kwaśny. Ale 5 na 5, oceniając, daję 5. Ja również daję 5. I przystawka była, mimo że była trochę przypalona, to była bardzo dobra. Ciekawy ten chleb taki. Także ogólnie atmosfera, wszystko 5 gwiazdek. Tutaj pracuje pani, która jest siostrą naszej gospodyni. Także... Pozdrawiamy! Przepięknie jest tutaj, po prostu. Rewelacyjnie. Ale dostaliśmy wiśniewaczka. Nie dość, że po kieliszku wina, to jeszcze wiśniewaczka. Także... Ale wiśniewaczka dobra. Ale naprawdę polecamy to miejsce, bo najecie się, wychodząc najecie się. Po prostu. Jestem najedzona bardzo, bardzo. Dorada przepyszna i mają tą rybę, tutaj tak jak kalamary zresztą, z pobliskich tutaj od dostawców. Proszę, co ja powiedziałam? Pątrze mi się język. I rybkę, i kalmary, i wszystko morskie. Mają od tutejszych rybaków, także wszystko jest świeżutkie. A ja muszę powiedzieć na temat kalmarów, że były większe. Ostatnio też jadłem kalmary w Chorwacji. I były dosyć przypalone i były bardzo małe, a tutaj były większe i fajnie były zrobione i bardzo smakowały. Także zapraszam. Gorąco polecamy. Jesteśmy najedzeni. Cudnie.
muszę trochę jednak... O, ten statek płynął dzisiaj. Tak. Z okna widzieliśmy go. To on stąd startuje. Rano go nagrywaliśmy z okna, a teraz jest w baszce w wodzie. Ale ładnie powiedziałaś. Nie wiem, jak powiedzieć. Ja bym powiedziała w baszce w wodzie. Ja też. O, piesio. Jezu, jak ja kocham piesio. Cześć. Patrz, koniki byśmy mogli na koniku pojeździć. O, może ja pojadę na koniku takim. Co ja na takim to bym mogła pojeździć. Ale nie tyle było. A ty na tą zebrę tam, jak dziewczynka. Ale dobra śliwowica. O, musimy pójść tam, popatrz. Papież chyba jest. Jezu, ja wszędzie widzę papieża, nie wiem. W Dubrowniku też widziałam papieża. Nie wiem, może to faktycznie papież. Tak wspominając o kwiarze, też widziałeś papież. Tak? No. Gdzie? No tam na tym cokole takim wysokim. Nie pamiętam, naprawdę. Taki złoty tam stał. Tak? No mówię, że to papież. Także ja wszędzie bez raki widzę papieża. O, ten kurczę, ten ale... odpowiadał, jak cicho. Już pokażę, tylko nie chcę tutaj filmować. O, ten to taki dla nas. No, piękny. Teraz powinniśmy skręcać i wchodzić na niego. Mm. Akurat ciuchy do ubrania by były, bo mi zimno. Naprawdę chłodno, mi zmarzłam. Nie czułam tego wcześniej, a teraz zmarzłam. Może dlatego, że siedzieliśmy. Zobaczymy, co tutaj jest. Czy to jest... Nie, to nie jest papież. Święty Nikola Putnik. Że Putin. Jakiś podróżnik. Tak wygląda. Wygląda jak Mikołaj. Trochę. Święty. No święty to święty. O tak. No. Święty Nikola Putnik. Tutaj cały czas jeździ jakaś ochrona. Nie wiemy kto to. A to wolno tu jeździć na hulajnogach? Komunalni radar. A to radary namierzają. Także coś jeżdżą, kontrolują. Czyli nas zaraz zawiną. My się sami zawijamy do domu, mamy kawał drogi. Wszędzie sprzedają jakieś lokalne produkty. Smakułki. I love Baśka woda. Idziemy teraz chyba górą. Tam może być cieplej, bo tu jest na plaży, a my sobie pójdziemy górą. Może jeszcze na jakąś infra wpadniemy. Może. Zobaczymy, co będzie. Po drodze jakieś disco. O, coś jest, jakieś party. I znowu dzwony. Ja nie wiem, to jakieś przeznaczenie. Ale było fajnie. Dobrze, ci teraz przybyło dużo. Także musimy przetestować internet i jutro idziemy rano na plażę poszaleć, popływać, pokąpać się, poopalać. Ja trochę spaliłam twarz. Nawet kolorku. Widać. Jak tu będzie cieplej, to już mamy o wiele wcześniej na plażę. Tak, bo dzisiaj wyszliśmy... Jejku, no już dobrze, dzwonią i dzwonią. Dzisiaj wyszliśmy o godzinie 11 prawie, a jutro jak dobrze pójdzie, to wyjdziemy o 10. Tak, bardzo dobrze pójdzie, to o 9. Myślisz, że o 9 wczesny? Nie. Nie? No to nie. Nie, o 10 wystarczy. Moim zdaniem, bo ja jednak chcę się wyspać. A dzisiaj pewnie posiedzę, bo będę montować dla was film. Opuszczamy właśnie Baśkę Wodę, czy Baśkę Wodę, jak to woli. Kierujemy się do naszego lokum w Promajnie. Było super, naprawdę. Jesteśmy mega zadowoleni z obiadu. A korzystając z okazji, tak? Że opuszczamy już Baśkę Wodę, to chcieliśmy pozdrowić tych, których po drodze spotkaliśmy. A których? Tych z Mariny, czy tych z restauracji? Tych z restauracji. Bardzo fajnie nam się rozmawiało. Czyli... Bardzo przymili ludzie, także naprawdę. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. W sumie z Mariny też tak. No w sumie tak, no ale no. Tam tylko krótko trzymy rozmawiali. No także pozdrawiamy Państwa z restauracji Carlo. On mi każe to nagrywać. Chciałem a tam pisze Iza. Iza Słoga Psa.
A, że Iza wyprowadza co tutaj to znaczy? Psa. Iza wyprowadza tutaj tak, psa. Jasne. Ciekawe, co znaczy Iza po chorwacku. Ale w ten znak zaraz na górze sprawdzę. Nie wieszcie, co jest, że nie wolno skuterami, bo wszyscy jeżdżą tutaj skuterami. Całą drogę żeśmy szli i cały czas skutery jechały. Także może. Wiecie, co to znaczy? Iza chyba po. After, zobacz, after his dog. Czyli Iza swoga psa po. Iza. O kurczę. Cokolwiek to znaczy, nie jest fajne. Ale widok. Ale pięknie. Także żegnasz się z widzami? Chorwacki kocie? Pożegnasz się? On ma parcie na szkło. Tak? Pokaż minkę, ale masz piękną minę. Piękną, to co? Kończymy odcinek. Dobranoc wszystkim widzom. Tak? Dobranoc.